Witajcie. W dzisiejszych rynkowych shortach wspomnieć bym chciał o kwestiach związanych z instrumentami. Z instrumentami, na jakich możemy inwestować. Pod jednym z wrześniowych surowcowych info na YouTubie pojawił się komentarz, zresztą bardzo trafny, dotyczący wyceny kontraktów i tego, w jaki sposób rolowanie się w kontraktach na kolejne kontrakty przy w pobliżu terminu wygasania, czy byłoby zyskowne, tak jak widzimy to na wykresach. I prawdę mówiąc, w zdecydowanej większości rolowanie się na kolejny kontrakt oznacza po prostu, że gdzieś się robi nam mniejszy zysk albo nawet i strata. I w efekcie z fantastycznego wzrostu wyceny instrumentu nasze zyski są znacznie, znacznie mniejsze. Oczywiście najbardziej pierwszym logicznym pomysłem wydaje się być zawarcie umowy na kontrakcie odleglejszym o, nie wiem, 9-12. W przypadku ropy to może być nawet i o 36 miesięcy do przodu, jednakże jego cena będzie zupełnie inna. Też w jednym z programów surowcowych, Surowcowe Info, pokazywałem różnicę na wykresie, zdaje się, właśnie gazu. I to był chyba program z 16 września albo wcześniejszy z 13 września. I w aktualnościach też z 13 czy tam z 16 września znajdziecie wykres, na którym macie trzy kontrakty właśnie gazowe. Tak, gazowe, ponieważ na których różnica jest pokazana, różnica 20% pomiędzy kontraktem bieżącym i styczniowym, bo te dwa kontrakty mają bardzo zbliżoną wycenę na tym wykresie, a kontrakt na styczeń 2023, gdzie wycena jest już o dolar niżej względem wyceny, która była w momencie oczywiście objęcia tej wyceny kontraktu bieżącego czy kontraktu ze stycznia 2022. Więc oczywiście to też nam zmniejsza nasz zysk, jeżeli ta cena, byśmy na przykład wzięli sobie longa na tym kontrakcie w 2023 roku, w tym kontrakcie wygasającym w styczniu 2023, bo tak to należałoby powiedzieć precyzyjnie, ale weźmy też pod uwagę, że będzie to mniejsza opłata już teraz, niż gdybyśmy się rolowali przez te 12 miesięcy na kolejne kontrakty. I to jest jedna rzecz. I chciałem, żeby to, bo wiem, że komentarze nie zawsze też docierają do wszystkich, zresztą niektórzy nie czytają w ogóle komentarzy. Ale druga rzecz, mamy całe spektrum instrumentów dostępnych na rynkach, a w tej chwili już żyjemy w tak globalnej wiosce, że tak naprawdę bez problemów możemy się rejestrować w aplikacjach, w domach maklerskich funkcjonujących za granicą, mających dostęp do najróżniejszych instrumentów, ale też na naszej giełdzie mamy też pewne instrumenty, które gdzieś tam pozwalają się wystawić na ekspozycję na dany instrument. I oczywiście specyfikę każdego instrumentu należy poznać, zanim się zacznie w te instrumenty inwestować. Ale to już oczywiście jest bardzo szeroki temat. Natomiast chcę zasygnalizować, bo jeżeli spojrzycie sobie na głosowanie brexitowe w 2016 roku, powód, dla którego wszedłem na rynek Forex, to było to, że miałem ekspozycję na złoto poprzez kontrakty, które były dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Efekt był taki, że cena złota, która zmieniała się bardzo dynamicznie tej nocy, w której Brytyjczycy przegłosowali Brexit, dość niespodziewanie względem sondaży, dała mi zarobić, jednakże pomiędzy momentem, w którym ja sprawdziłem notowania, czyli o godzinie 5 czy 6 rano, a zamknięciem transakcji o godzinie 9, zdaje się 5 czy 10, kiedy mogłem zamknąć transakcję na tym instrumencie dostępnym na giełdzie papierów wartościowych, bo wcześniej nie mogłem zamknąć, bo nie było notowań, w przeciwieństwie do kontraktów futures na złoto nie mogłem ich zamknąć w nocy, to byłem już nie tyle stratny, ile mój zysk się zmniejszył. Więc to tak sygnalizuje, że oczywiście wszystkie instrumenty mają swoje plusy, swoje minusy, ale mamy dostępne właśnie ETF-y też również oparte na fizyczne materiały. Jeżeli śledzicie gdzieś moje zapisy na surowcowych info, czy też w programie też wspominam, to wiecie, że mam ekspozycję na platynie właśnie poprzez ETF na surowiec fizyczny i mam tą ekspozycję, ona jest u mnie zaplanowana na długi termin w okolicach przy kupnie, była zaplanowana na około 18 miesięcy. Nie udało mi się wtedy przewidzieć problemów logistycznych, jakie ma teraz w drugiej połowie 2021 roku branża motoryzacyjna, czyli jeden z głównych odbiorców właśnie platyny.
Stąd istnieje szansa, że ta transakcja mi się przez te problemy logistyczne świata przedłuży. No ale mam nadzieję, że niekoniecznie, że faktycznie zaplanowane w okolicach 18 miesięcy da mi fajny zysk. Na chwilę obecną jest to oczywiście w stracie. Natomiast no, ni grzeje, ni ziembi, bo jest to kwestia po prostu wyceny danego instrumentu, za ile go mogę sprzedać, tak jak akcji, i nie ma tam lewaju, nie ma tam żadnych narzędzi, które mogą pogrążyć mój rachunek więcej niż wyniosła moja inwestycja. Tak? Więc mamy tego typu instrumenty, mamy właśnie najróżniejszego rodzaju trackery, kontrakty. Są też takie kontrakty z inną dźwignią, z mniej popularnymi dźwigniami, 1 do 3, 1 do 10, dostępne również na giełdzie papierów wartościowych, więc powinny być dostępne również u polskich brokerów, chyba wszystkich domów maklerskich, które mają ekspozycję na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Są też instrumenty zagraniczne najróżniejszego rodzaju. No, w przypadku oczywiście instrumentów finansowych, papierowych, no to jest to szerokie spektrum. Jest też oczywiście możliwość inwestowania w surowce fizyczne, ale no w tym momencie powiem szczerze, że co do zasady złoto, srebro jak najbardziej jest, o tym artykuł na prywatnym inwestorze, portfel bardzo kryzysowy na ten temat i go też bardzo serdecznie polecam, link znajdziecie w opisie tego odcinka na YouTubie, więc w tym momencie myślę, że spokojnie powinniście wiedzieć, że w przypadku inwestycji w minerały, w surowce fizyczne, bo pojawiają się takie opcje, że zainwestowania na przykład w miedź, zainwestowania w platynę, palat, zresztą na złocie czy srebrze też, aczkolwiek no one są z założenia inwestycjami wieloletnimi, natomiast jakieś krótsze właśnie, takie 2-3-letnie, to też różnica pomiędzy ceną spotową a ceną sprzedaży i ceną skupu może Wam zjeść całe zyski i sprawić, że mimo dużego wzrostu wyceny surowca będziecie no, w plecy. Ja na ten temat też przygotuję oddzielny materiał, jeżeli chodzi o fizyczne inwestowanie w surowce, czyli w tym momencie w metale szlachetne, z punktu widzenia no niestety negatywnego, bo jest to bardzo negatywny aspekt, te różnice cenowe. Ale to jest temat jak najbardziej gdzieś tutaj rozwojowy, stąd też nie chcę się mocno zagłębiać. Tak czy inaczej, jeżeli szukacie dłuższej ekspozycji na jakimś instrumencie niż okres kilku tygodni, to zacznijcie sprawdzać tak do kilku tygodni, czyli zazwyczaj do 4, do 8, w zależności od instrumentu, czasem do 12. Sprawdzajcie inne opcje. Dalszy kontrakt albo na przykład, bo na przykład na gaz perspektywa no, 3-miesięczna, w tym momencie, no to oznacza, że tak naprawdę ta sama wycena surowca z kontaktu styczniowego. Ona jest tam minimalna różnica, więc to kontango gdzieś tam Wam zniknie. Praktycznie będzie niezauważalne. Ale też patrzcie na odleglejsze terminy, patrzcie też na inne instrumenty, jakie są dostępne, bo jest tych opcji całkiem sporo. Oczywiście zapoznajcie się z zasadami danych instrumentów, czy one są wygaszane w sposób automatyczny po jakimś czasie, w jakichś konkretnych warunkach i tak dalej, bo to wszystko jest istotne, żeby nie wtopić, bo możecie mieć rację co do wyceny rynkowej, co do ruchu, jakie wykona dany instrument, a jednak mimo wszystko stracić na tak naprawdę głupocie, jaką jest niesprawdzenie, w jaki sposób dany instrument funkcjonuje. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych programach Surowcowe Info, w kolejnych rynkowych shortach, no i oczywiście na rynkach. Dzięki.